Szop pracz jest zwierzęciem Ameryki Północnej. W Europie został aklimatyzowany w 1934 roku w północnej Hesji. Szop jest zwierzęciem aktywnym głównie po zmierzchu oraz nocą. W okresie zimy ogranicza swoją aktywność, ale nie zapada w sen. Jest zwierzęciem o urozmaiconym jadłospisie. Żywi się żołędziami, orzechami bukowymi, jagodami, ale chętnie zjada również larwy owadów, dżdżownice, ślimaki, płazy, jaja i pisklęta ptaków.